Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego zawartego w druku nr 604. Punktem wyjścia do analizy niniejszego projektu, jakże społecznie oczekiwanego, jest odpowiedź na trzy zasadnicze z punktu omawianego projektu pytania. Po pierwsze, czy słusznym jest, aby osoby nieporadne, w szczególności ze względu na zaawansowany wiek lub zły stan zdrowia, nierzadko na skutek popełnionego na nich przestępstwa, mają pełną zdolność do czynności prawnych, będące w myśl kodeksu postępowania karnego osobami pokrzywdzonymi, nie mogły być reprezentowane przez członków najbliższej rodziny? Po drugie, czy właściwym jest pozbawianie osób, których prawa zostały naruszone, a które w rozumieniu kodeksu postępowania karnego są tylko osobami zawiadamiającymi o popełnieniu przestępstwa, prawa do złożenia zażalenia na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu? I po trzecie, czy obecne regulacje prawne wystarczająco chronią pokrzywdzonych oraz nie stawiają w ich pozycji słabszej w stosunku do osób podejrzanych, oskarżonych? Artykuł 1 punkt 1 niniejszego projektu ustawy zakłada zmianę artykułu 51 paragraf 3 Kodeksu postępowania karnego poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do obrony interesów pokrzywdzonych, osób nieporadnych o osoby najbliższe. Zmiana ta daje możliwość swobodnego wyboru obrońcy, pełnomocnika procesowego, osobom zdolnym do samodzielnej egzystencji i wypełniania różnych ról społecznych, a tym samym niewymagającym pieczy innych osób, które na skutek np. traumy spowodowanej doznanym przestępstwem stają się tylko w pewnym sensie osobami nieporadnymi, nie będącymi w stanie reprezentować swoich interesów podczas trwającego procesu sądowego. Powszechnie wiadomym jest, że największą gwarancją ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem zapewnia profesjonalny pełnomocnik w postaci adwokata bądź radcy prawnego. Taka forma ochrony najczęściej wiąże się jednak z obciążeniem finansowym, które dla wielu pokrzywdzonych stanowi ogromną barierę, która uniemożliwia skorzystanie z usług tej grupy zawodowej. Posłowie projektodawcy słusznie zauważyli, iż Kodeks postępowania karnego dopuszcza ustanowienie dla osób nie będących w stanie ponieść kosztów związanych z wynajęciem adwokata czy radcy prawnego, profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, a jednakże praktyka wskazuje, że możliwość pokrzywdzonego jest w tym zakresie mniejsza niż w przypadku podejrzanego czy oskarżonego. Artykuł 1 punkt 2 omawianego projektu zakłada zmianę artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego poprzez dodanie paragrafu 1a, poszerzającego katalog osób uprawnionych do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu o osoby zawiadamiające o popełnieniu przestępstwa, których prawa zostały naruszone. Skutkiem wprowadzenia tej zmiany będzie realna ochrona praw osób, które zgodnie z artykułem 49 Kodeksu postępowania karnego nie są osobami pokrzywdzonymi, gdyż ich dobra prawne zostały naruszone lub zagrożone przez przestępstwa bez spełnienia kryterium bezpośredniości. Taki sposób kwalifikowania osób do bycia pokrzywdzonym jest lub niepokrzywdzonym prowadzi do tego, iż osoba, której dobro zostało naruszone przez przestępstwo, nie będzie uznana za osobę pokrzywdzoną, choć de facto taką osobą jest, przez co nie będzie mogła w pełni dochodzić swoich praw na drodze postępowania. Państwo jako instytucja gwarantująca wszystkim obywatelom ochronę prawną powinna tak ją sprawować, by wzbudzać w swoich obywatelach poczucie zaufania, a nie prowadzić do poczucia bezsilności i obaw. Niestety, obecny zapis artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego nie pozwala obywatelom, których prawa zostały naruszone, na obdarzenie organów państwa zaufaniem. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Wiele osób niewątpliwie pokrzywdzonych, jednakże nie posiadających w myśl artykułu 49 statusu osoby pokrzywdzonej, po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie ma jakiegokolwiek wpływu na działanie organów ścigania podjęte na skutek złożonego zawiadomienia. Podkreślić należy, co słusznie zauważyli posłowie wnioskodawcy, że są to osoby bezpośrednio zainteresowane wszczęciem i prowadzeniem postępowania karnego, gdyż zarzucane przestępstwa dotyczą naruszenia ich praw oraz że osoby te posiadają najczęściej największą wiedzę na temat ewentualnego popełnienia przestępstwa. Zdaniem Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska proponowany projekt ustawy jest niezbędny do w pewnym sensie wsparcia i równouprawnienia osób nieporadnych, m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, z osobami, których ten stan rzeczy nie dotyczy, z osobami niewymagającymi opieki podczas procesu. Po drugie, równego traktowania osób pokrzywdzonych z osobami podejrzanymi, wobec których obowiązuje zasada domniemania winy. Polepszenia sytuacji osób pośrednio pokrzywdzonych oraz wzbudzenia w nich zaufania do organów państwa. Mając na uwadze powyższe, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wnioskuje o skierowanie niniejszego projektu zawartego w druku 604 do dalszych prac w Komisji Kodyfikacyjnej. Dziękuję serdecznie.